Wiemy, że wyglądamy dzisiaj jak dwie pomarańcze, ale to dlatego, że zaklinamy pogodę, zaklinamy czas, to, co dzieje się słońce, za oknem. Zaklinamy to, co dzieje się za oknem, żeby wydarzyła się majówka, żeby była fajna majówka i ciepła. I powróciliśmy do serii poradnikowej. Mamy dzisiaj dla Was 10 pomysłów na wegańską i bezglutenową majówkę lub piknik. A tak naprawdę mamy dla Was 10 przypomnień, co z tych rzeczy, które na naszym kanale na YouTubie umieściliśmy, nadaje się na piknik. Oprócz tego, że nadaje się wszystko. Właśnie, chciałam to powiedzieć, że tak naprawdę większość z tych rzeczy, które my pokazujemy, nadaje się do tego, żeby spakować, bo w końcu kto schować do koszyka. Kto zabroni Wam wziąć piekarnik na majówkę i na piknik? Nie, ale można zawsze grilla rozpalić. Dobrze. Ciasto może na grillu niekoniecznie się uda upiec, ale na naszej liście też jest ciasto, które oczywiście trzeba upiec wcześniej. Do tego dojdziemy za chwilę. Pozycja numer 1 to szaszłyki. Nie może zabraknąć szaszłyków. Oczywiście warzywne szaszłyki z dodatkiem chutneya. Taki chutney, czyli sos pikantno-słono-słodki, jest wykonany ze śliwek. Te śliwki zbieraliśmy sami. Oczywiście nie po to Wam pokazuję ten słoiczek, żebyście go kupowali. Wy macie go po prostu zrobić. Można zrobić z mrożonych śliwek na przykład. No właśnie. Jak ktoś nie będzie chciał zrobić, no to oczywiście może wrócić do naszego sklepu internetowego, ale nie po to tutaj dzisiaj jesteśmy. Także warzywne szaszłyki i chutney śliwkowy. Pozycja numer 2. To są grillowane ziemniaki z wiosennym dipem. Jest to bardzo, bardzo wiosenna, fajna propozycja. Lekka, delikatna i to jest dla miłośników nabiałów, którzy w tej chwili nabiałów nie jadają. Czyli dla byłych miłośników nabiałów. Albo dla miłośników byłych nabiałów. Chyba namieszaliśmy, przechodzimy. Chyba namieszaliśmy dla tych, którzy uwielbiali nabiały, a w tej chwili z różnych powodów ich nie jedzą. Chociażby z powodów zdrowotnych albo z powodów etycznych. Pozycja numer 3. Czego nie może zabraknąć na grillu? Kawałka smacznego pieczywa, które podpiekamy i podajemy w formie tostów. Jeśli szukacie pieczywa, wszystkie linki macie tutaj, a tosty z grillowanymi warzywami i z pastą z wędzonego tofu, czyli pastą niemakrelową, polecamy serdecznie. Pasta wygląda tak, tutaj widać zawartość tej pasty. Intensywna, pomarańczowa, pasuje nam do bluzeczek. Może dlatego te bluzeczki. A przede wszystkim jest po prostu przesmaczne i ma wiele, wiele zastosowań. Ale to najważniejsze, to jest po prostu jako smarowidło do tostów plus warzywa grillowane. Słuchajcie, każda majówka w ten sposób się uda. Propozycja numer 4, czyli kotlety soczewicowo-ryżowe i muszę Wam powiedzieć, że dla mnie jest to hit i wiele razy, kiedy gdzieś szliśmy i chcieliśmy zaskoczyć ludzi, do których szliśmy, braliśmy je ze sobą. Są równie dobre, podsmażane drugi raz na patelni, pieczone w piekarniku, opiekane na grillu, przepyszne, sycące. I naprawdę warto nic się dodać, skusić, nic żeby ująć, je zrobić. Nic dodać, nic ująć, oprócz dodania kremu chrzanowo-wiśniowego. Który nas, również u nas znajduje się w zestawie, a jak będziecie robić te kotlety, też jest na niego, też jest na niego przepis. U nas zamiast ćwikły, zamiast żurawiny znajdziecie konfiturę wiśniową, którą dodajemy do chrzanu. Sprawdźcie, jak to się przygotowuje. Polecamy. A teraz kolejna pozycja numer 5, czyli bułki do burgerów. Kotlety już mamy, trzeba je w coś wsadzić. Prawda? Możemy zapakować je do bułek. Także przepis na bułki burgerowe, mega prosty, mega łatwy, bezglutenowy, wegański i uniwersalny. I pamiętajcie, taką bułkę burgerową nie musicie traktować jako takie pieczywo tylko i wyłącznie do burgera, bo mając chociażby pastę makrelową... Nie makrelową. Nie makrelową, dokładnie. Możecie taką bułkę przesmarować taką pastą, włożyć w warzywa grillowane i również macie przepyszne danie na majówkę. Ale wyobraźcie sobie, kroicie taką bułkę, odkładacie ją na grilla z jednej, z drugiej, kotlet, sos, warzywa. Niebo w gębie, przechodzimy do pozycji makrelowa, numer... Warzywa. Nie makrelowa, nie przechodzimy makrelowa. Do pozycji numer 6. Sałatka ziemniaczana. Słuchajcie, na każdą okazję. Na każdym pikniku się na każdym pikniku, na każdy wyjazd my zawsze bierzemy tą sałatkę ze sobą, jak jedziemy w jakąś daleką podróż i wiemy, że nie będziemy mieli co kupić,
po drodze bierzemy tą sałatkę, jemy i ona cudownie syci brzuszek, jest przepyszna i naprawdę, naprawdę nadaje się na każdą okazję. No i właśnie sobie przypomniałem. Wsiadamy do samochodu, jedziemy, jest przerwa do na parkingu, tak, Andiamo a Wenecja. I wyjmujemy sałatkę ziemniaczaną. Dużą michę sałatki ziemniaczanej, bierzemy sobie talerzyki, wykładamy na talerzyki, łączka za płotem, tyłem odwracamy się do stacji benzynowej i już czujemy się jak na pikniku. Ci, którzy z nami jeżdżą, wiedzą, o co chodzi. Przechodzimy do pozycji siódmej. Czyli wspomniane przeze mnie wcześniej ciasto. Najłatwiejsze, najlepsze, najprostsze, najuniwersalniejsze, jeśli chodzi o wyprawy. Jabłecznik sypany. Bardzo proste. Jabłka zawsze są. To, co trzeba tam nasypać na nie i pomiędzy nimi też jest. Ja trochę polemizowałam z Mirkiem, dlatego, bo to ciasto, jak zostanie... Ze mną się nie da polemizować. Jak zostanie nieumiejętnie upieczone, może się trochę kruszyć. W domu może to przeszkadzać, ale na pikniku absolutnie nie będzie. Mirek, zwracam honor, masz rację. To jest ciasto piknikowe. Okruszki jak wpadną w trawkę, to na pewno pożywią się na tym mrówki, różne owady, przyjdą ptaszki. Mrówki zostawiamy na łące, przechodzimy do pozycji numer 8. Ciastka sezamowe z bakaliami. Owsiane też właściwie mogą być. Właśnie, tu też bym polemizowała, bo wszystkie z naszych kruchych ciastek nadają się na grilla. Ja co prawda jestem miłośnikiem kokosanek. W sensie podpiekania na grillu? A myślisz, że to się podpieka na grillu? A słyszałem, że niektórzy tak robią. Sprawdźcie, bo to się nadaje na pierwsze wycieczki, na plażę. Poza tym jest bardzo pożywne. Jak sobie napieczecie takich ciastek, możecie je wziąć ze sobą gdziekolwiek chcecie. A oprócz tego można je długo trzymać, bo spokojnie nawet miesiąc wytrzymują. A gdy się najemy ciastek, na pewno przyda się coś do picia, także najwyższa pora na propozycję numer 9. Numer 9, właśnie chciałam powiedzieć, i to nie będzie kawa, chyba że weźmiecie ją w termosie, ale mamy nadzieję, że te dni będą ciepłe i przyda nam się coś ochładzającego. Możemy sobie zrobić lemoniadę. W pikniku bez lemoniady chyba nie ma. Właśnie, ale taką trochę inną, z gruszek i limonek. Wybraliśmy tę propozycję, ponieważ pasuje nam najbardziej, ale mamy też inne lemoniady, całą playlistę znajdziecie tutaj. Truskawkowa, to jeszcze chwilę poczekamy, aż będą u nas akurat truskawki kaszubskie. Jeśli podoba Wam się taka seria poradnikowa i ten odcinek, możecie go polubić, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze macie zaległość tej kwestii. Za chwilę Wam podamy ostatnią propozycję piknikowo-majówkową. A gdy zasubskrybujecie kanał i naciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się pod ekranem, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, tłumaczonej również na język angielski. Zawsze możecie skomentować, możecie zadać pytanie, na pewno odpowiemy, czy to będzie na blogu kulinarnym, czy to będzie pod filmem na YouTubie. Na pewno odpowiedź na Was będzie czekać. I szykuje się seria webinarów. Jeśli chcecie się na nie zapisać, poinformujcie nas o tym w komentarzu, a na pewno powiemy Wam, jak to zrobić w najbliższym czasie. A ja czekam na propozycję numer 10 i myślę, że nie tylko... Propozycja numer 10 jest bardzo uniwersalna. Można z niej zrobić lemoniadę, można z niej zrobić rozgrzewający napój, jak ten majówkowy weekend będzie taki sobie, jeśli chodzi o temperaturę. Właśnie, bo mamy tutaj konfiturę imbirowo-cytrynową i powiem Wam szczerze, że wiele osób mówiło nam, że taka konfitura ratuje im życie, kiedy jest zimno, czują, że przemarzli, robią sobie herbatę, dodają tej konfitury i jest cudownie. A kiedy jest gorąco, robią z zimną wodą, lodem, dodają konfiturę i troszeczkę mięty i też jest cudownie. Fantastyczny, uniwersalny produkt, możecie kupić albo zrobić sami, ponieważ na ten przepis również dajemy filmik, a warto, dlatego, bo przydaje się na każdą okazję i nie wiemy, jaka będzie majówka. Jak będzie ciepła, zrobimy lemoniadę. Życzymy Wam, żeby było ciepło, oczywiście. A jak będzie zimna, to po majówce możemy napić się gorącej herbaty albo wziąć termos z gorącą herbatą właśnie z taką konfiturą imbirową i też będzie cudownie. Miłego świętowania, majówkowania, piknikowania. I słuchajcie, namawiamy Was. Może wszystko wokół nas nie jest do końca normalne, ale kwiaty kwitną tak, jak powinny. Nawet jeśli na balkonie to robią. Nawet jeżeli robią to na balkonie.
bo sami wiecie, że warto pójść i zobaczyć, co w trawie piszczy. Miłego świętowania, wybitnego pikniku, niezależnie od pogody, nawet jeśli ten piknik miałby być na tarasie. Smacznego i na zdrowie.